Cześć, drugi odcinek pod tytułem Mobilność poprzez zabawę. Znowu wykorzystam sobie plastikowe talerze po 2,50 za sztukę. Wcześniej zajmowałem się kończynami górnymi. To było oczywiste, że kończyny górne bez kłopotu mogą chwytać, obracać i te wszystkie ruchy są mi bardzo potrzebne. Ale dlaczego nie zrobić by takiego samego ruchu z biodrem, kolanem, kostką i stopą? To tak naprawdę taka sama kończyna. I teraz im bardziej twoja noga będzie się stawała twoją ręką, a twoja ręka twoją nogą, tym ty będziesz sprawniejsza, tym będziesz silniejszy, tym lepiej będziesz skomunikowany ze swoim ciałem. Na czym polega ćwiczenie? Ten ruch po 360 stopni, który wcześniej wykonywałem poprzez ramię, wykonam sobie teraz stopą. Jak na dłoni, talerz leży na mojej stopie i teraz obracam się przez lewy bok, przechodzę na brzuch, warto przypilnować wzrokiem talerza, czy on mi nie ucieka, wracam i leżę z powrotem na plecach. Rotacja zewnętrzna w kończynie dolnej, przechodzę, napięcie mięśni brzucha, napięcie grzbietu, odkręcam i jestem z powrotem na plecach. Żeby to ćwiczenie wyszło mi prawidłowo, muszę wykorzystać swoje ciało, muszę zmobilizować swoje ciało do mocnej rotacji wewnętrznej, rotacji zewnętrznej w biodrze. Pracuje zgięcie, wyprost kolanie, pracuje pronacja, supinacja stopy. Wszystkie te konieczne do dobrej lokomocji, do biegania, do skakania kryteria tutaj są spełnione. W momencie, kiedy opanujesz ten ruch i na prawą, i na lewą nogę, mam dla ciebie wisienkę na torcie. Spróbuj zrobić ten sam ruch obu nóż. Prawa stopa, lewa stopa. I teraz staram się przejść, przełożyć się na brzuch. Obserwuję swoje stopy, nie pozwalam też się odkręcić. Tu wyszło, nie ma siary. No, spróbujemy w drugą stronę. Trochę muszę poprawić ten talerz, bo gdzieś bym próbował zaraz uciec. Odkręcam, rotacja zewnętrzna, obrót. Sprawdzam, czy moje stopy cały czas są ustawione poziomo. Wracasz, odkręcasz. Udało się. Propriocepcja, czyli czucie głębokie. W momencie, kiedy nie widzisz swojej stopy, ona bardzo często zaczyna żyć swoim życiem, zaczyna się wyginać, wykręcać i nie robi tego, co jej każesz. Takie ćwiczenia właśnie usprawniają twoje kostki, kolana, biodra. To jest świetny dodatek, jeżeli chcesz rehabilitować swoje zerwane więzadła krzyżowe, jeżeli masz problemy z dysplazją stawu biodrowego, jeżeli pojawiają się jakiekolwiek kłopoty z napięciami poszczególnych mięśni, postaraj się użyć, oczywiście nie jako clue swojej rehabilitacji, ale jako dodatek takich prostych zabaw. To często da ci uciec psychicznie od tych twoich problemów, od ciężkich wymogów, które stawia przed tobą trener, rehabilitant. Spróbuj. Na razie z plastikiem, potem jak najbardziej ze szkłem, z porcelaną. Mam nadzieję, że się uda. Zapraszam do subskrypcji moich filmów. Pozdrawiam. Marek Kurczyński.